Myślę, że tych panów przedstawiać się nie trzeba. Pan Grzegorz, pan Waldemar, pan Waldemar, pan Grzegorz, tak żeby było porówno, zespół kombi. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Bardzo mi miło, że zgodzili się panowie ze mną chwileczkę porozmawiać i to w tak wspaniałym miejscu, mieście, jak Wisła. Bo wyczytałam, że lata temu, w roku 2003, to tutaj, w tym mieście zagraliście pierwszy koncert. Tak, jako kombi zadebiutowaliśmy na imprezie Nomenomen Fundacji Adama Małysza i było to nasze pierwsze takie większe granie po powrocie. No już to wspominamy, to fantastycznie, to niezwykły moment, emocjonujący dla nas, a też a propos Wisły jeszcze, to tu z zespołem ONA powstała nasza druga płyta Video Recordings, druga płyta tytułowana Bzy, z takim przebojem choćby jak Kiedy powiem sobie dość. O ja. To też był w Wiśle? Oczywiście. To nie wiedziałam. Właśnie Deo Recording. Deo Recording. Tak, recording. I siedzieliśmy tu w Wiśle chyba ponad miesiąc. Czyli macie sentyment do tego miasta. Poniekąd tak, właśnie z tych powodów, chociażby dwóch takich konkretnych, to bardzo duży sentyment, tak. A lubicie ogólnie Beskidy? Bo wy z daleka jesteście, z drugiego krańca Polski w ogóle, więc daleko macie. No czasami lubimy wpadać sobie tutaj w góry, ale ja na przykład powiem szczerze, niedobrze się czuję w górach. Jak to? Słuchaj, to chodzi o rzadszy tlen. I już jak tu jestem, to jestem taki, wiesz... Jestem trochę sercowiec. Uczuciowy jestem. Jestem sercowy i po prostu lepiej się czuję tam u nas na tych nizinach, wiesz, nad morzem, wilgoć, otwarta przestrzeń, a te zamknięte takie przestrzenie to. Ale to, nie, to nic nie zmienia tego, że naprawdę zdarzymy te strony bardzo dużą sympatią, bo tu ludzie są bardzo. Bardzo otwarci, bardzo serdeczni. No i te dwa powody, o których tu Grzegorz wspomniał, nas tu silnie łączą właśnie z Wisłą akurat. My Ślązacy tacy jesteśmy, bardzo otwarci, bardzo serdeczni i lubimy, kiedy do nas przyjeżdżacie. To, no właśnie. To zdecydowanie. Panowie, jak wy, bo ogólnie datuje się 2003 rok jako początek zespołu Kombi, was, pierwszy koncert wasz tutaj w Wiśle, ale wy znacznie dłużej jesteście na tym rynku muzycznym. Wy nie chcecie przyjść na emeryturę? Dobre pytanie. To się samo dzieje, bo formalnie to my już jesteśmy na emeryturze. Formalnie. Formalnie, natomiast praktycznie to podejrzewam, że jeszcze długo nie pójdziemy na tę emeryturę. Oby tak było, bo obydwaj się dobrze trzymamy jeszcze zdrowotnie. Potwierdzę. I fizycznie, i psychicznie. Także mi się wydaje, że ta nasza emerytura to jest jeszcze odległa. I nie myślimy w ogóle o niej, bo słuchaj, no co prawda tej kontynuacji kombi drugiego zespołu jest właśnie w tym roku 20 lat. I zobacz, to jest taki szmat czasu, a to jest pierwszego kombi było 16, potem było Skałokera 2-3 lata, ONA 8. Wiesz, strasznie dużo tego. Ale się uzbierało. Przeżyliśmy bardzo dużo, zrobiliśmy bardzo dużo, ale nie myślimy o emeryturze. Czyli nie jesteście zmęczeni tymi koncertami? No bo jednak powiem, że praca, powiem, że hobby też wasze, bo wy to kochacie robić, więc to nie taka typowo praca, jak niektórzy chodzą do pracy, której nie lubią. I wam się to nie znudziło, mimo wszystko, bo kiedy ogląda się was na scenie, kiedy oglądam wasze teledyski, klipy, rozmowy z wami, to wy cały czas cieszycie się tym, że możecie występować dla ludzi. Chyba dobrze to odbieram. To jest przede wszystkim granie muzyki, śpiewanie, granie, komponowanie, robienie nowych płyt. To jest nasza pasja, więc my nie podchodzimy do tego tak naprawdę, mimo że to jest naszym zawodem też, tak? To nie podchodzimy do końca do tego w ten sposób, że
to jest jakiś normowany czas pracy od 8 do 16, siedzimy w robocie. Nie, no, to się dzieje cały czas. Poza tym jest to idealne połączenie i pasji, i pracy. To się rzadko zdarza, żeby do pracy chodzić z zadowoleniem, z uśmiechem, mimo czasem zmęczenia oczywiście, bo tutaj wspomniałaś o tym, to tak naprawdę same koncerty nie są męczące. Dużo bardziej męczące jest to, że na przykład dzisiaj przyjechaliśmy z Trójmiasta do Wisły. To jest cała Polska przejechana. No i jeszcze trzeba zagrać. Panowie, wasze największe hity. Jest ich sporo i śpiewa je cała Polska. To jest chyba niebywały sukces zespołu. Mieć taki hit, hity w waszym przypadku, bo to nie jest jedna piosenka, to jest wiele tych utworów, że wychodzicie na scenę i z wami cała sala śpiewamy nasze randewu. No żeby tylko, no, mamy swoją historię dosyć długą już, jak tutaj Waldek opowiedział. Myślę, że to są różne hity. Nasze randewu, Pochodźcie za późno, Królowie życia, Black and White, Nie ma zysku. I przecież mamy tą drugą odsłonę już po powrocie, mm-hmm. po ONA przecież, gdzie są tak fajne utwory jak Pokolenie, Ślad, tak. Avignon, w sensie spełnił. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Co ciekawe, dla nas to jest jakby bardzo inspirujące, a jednocześnie też właśnie ciekawe, że ta muzyka trafiła do różnych pokoleń. Widzimy to gdzieś po komentarzach w internecie czy coś, że ludzie, pokolenia młodsi od nas, dla nich to w pewnym momencie życia były ważne utwory i tak dalej. Sądzę, że dla wykonawcy to jest największa nagroda, coś takiego, że publiczność w różnym wieku zna i śpiewa jego utwory. I to jest chyba, myślę, taka prawdziwa popularność, nie jakiś sezonowy hit, który przemija, tylko coś, co zostaje na dłużej, na lata. To jest niesamowite. I wy rzeczywiście możecie się takimi hitami pochwalić. A okej, okay. Powiedzieli panowie, że tak, jedziemy z Gdańska do Wisły, koncert i ogólnie jesteście w rozjazdach, cały czas jakby pracujecie, bo to jest wasza pasja, jak już wspomnieliśmy, ale jak macie troszeczkę wolnego, to podobno pan lubi chodzić na grzyby. No to myślę, że to są takie tam różne te. Lubię chodzić po lesie, lubię chodzić na długie spacery. Zresztą akurat mieszkam w takiej dzielnicy Gdańska, że mam bardzo blisko do lasu, do przyrody i to zawsze się zdarza. A przede wszystkim, jak mam wolny czas, to maluję obrazy, bo właśnie też moją drugą pasją taką jest malarstwo. Ale niech teraz Waldek coś opowie. No właśnie, bardzo proszę. Nie, no przecież ja przyznam się, że nie mam takich pasji. Miewałem kiedyś jakieś odloty, w cudzysłowie, jakieś praca przy ogródku mnie bardzo relaksowała. Ale teraz już mnie nie relaksuje. Niech lepiej robią to ogrodnicy, oni to robią lepiej, bo wbrew pozorom jest to ciężka fizyczna praca. Ja jestem trochę leniuchem. Mam oczywiście swoje zajęcia, swoje hobby. Może nie jest to do opowiadania, bo to są takie rzeczy, no nie wiem, jak to nazwać. Nie wolno. Nie, to nie dam, że nie wolno, tylko nie chciałbym dużo mówić. Lubię na pewno oglądać telewizję, filmy. Już mam ten not taki, że jestem troszkę po drugiej stronie, czyli jednak odlot taki wypoczynkowy. Dużo słucham muzyki, gram sobie no na właśnie, gitarze. No właśnie, jakiej muzyki? To różnie. Ja lubię każdą dobrą muzykę. I lubię dużo słuchać, bo jak zwykle chcę się orientować, zresztą mamy to obydwaj w genach, prawie że, bo zawsze żeśmy wyczuwali nowe trendy, zawsze słuchamy tego, co się dzieje, nie zostajemy w tyle gdzieś, wiesz, tak no, z takim sentymentem, że na przykład o, najlepsza muzyka to była, jak grali Deep Purple i już więcej ja już nie słucham,
bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest nie do słuchania. Otóż nie. To nie jest tak, bo bardzo dużo się dzieje w nowej muzyce, bardzo dużo jest wykonawców, powstają nowe trendy. No i to jest szalenie emocjonujące, móc to śledzić i się tym rozkoszować po prostu. No a właśnie. Przy tym tworzyć jeszcze swoje rzeczy. A pan, panie Grzegorzu, ma pan jakiś taki ulubiony zespół, który, no nie wiem, który jest wzorem, nie wiem, jak to nazwać? Nie mam jednego. Bardzo wielu wykonawców lubię, tak jak Waldek powiedział, że słuchamy przede wszystkim muzyki dobrej. Różne staramy style, się różne w różnych stylach, i popu, i rocka, i jazzu w ogóle. Słucham wszystkiego. Ja zresztą też, to nie jest żadna tajemnica ani nowość. Dobra muzyka zawsze broni się sama i charakteryzuje się tym, że, tak jak już mówiłem wcześniej, chce się do tego wracać, tak? Czasami wracam, na przykład ja, do jakichś starszych rzeczy, przesłuchuję jakieś płyty, które w młodości uważałem za fantastyczne. Niektóre się naprawdę nie zestarzały do dzisiaj, są super, ale też słucham nowych i najnowszych rzeczy. Tak samo słucham starego Jimi Hendrixa jak Harry'ego Stylesa, dokładnie i to w tym samym chyba czasie. Chyba to tutaj łączy ten, jeszcze bym tu jedno określenie dodał, oprócz tego, że to jest tak zwana muzyka dobra, to my jako muzycy, instrumentaliści patrzymy na to, że obojętnie jaka by to nie była muzyka, czy rock i ktoś gra świetnie na gitarze, czy muzyka klasyczna, kto gra świetnie na skrzypcach, czy ktoś gra nawet świetnie na akordeonie, który jest instrumentem takim nierokowym, to my doceniamy głównie kunszt muzyków i tym się zachwycamy głównie. I to jest to nasze określenie dobra muzyka. Nawet w tej muzyce nowoczesnej, gdzie jest dużo komputerów, to też jest kunszt tego, kto to wymyśla, bo przecież sam komputer nie wymyśla tego, chociaż teraz bardzo dużo mówi się o sztucznej inteligencji. Tak. I może, ale to są, wiesz, to są wypadkowe. To są wypadkowe różnych doświadczeń. Ale czy ta sztuczna inteligencja będzie mogła wytworzyć nowe jakości, to jeszcze nie wiemy. Na razie to polega na tym, że się uczy tego, co my już dawno umiemy. Panowie, kończąc naszą rozmowę, muszę zapytać, czy jedliście już oscypka? Ja dzisiaj jadę. Czyli nie trzeba wam na szybciutko załatwiać, żebyście nadrobili zaległości. Nie, no, słuchaj, przede wszystkim kwaśnica. Oj tak, pyszna kwaśnica, no to zazdroszczę. Gdzie niegdzie jest pyszna jeszcze. Bardzo wam, panowie, dziękuję za to spotkanie. Jeszcze wam powodzenia, trzymam mocno za was kciuki. No i oczywiście oczekuję kolejnych wielkich hitów z waszej strony. Mam nadzieję, że dziękujemy, macie jeszcze siłę. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Mamy siłę, pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji. Dziękuję bardzo. Telewizji TVS, proszę bardzo, kombi. TVS.